wszystkich. Nazywam się Agnieszka Smoczyńska. Chciałam wam powiedzieć, że świat duchowy jest bardzo, bardzo realny. Świat duchowy jest bardziej realny niż to, co widzą twoje fizyczne oczy, dlatego że świat duchowy był, jest i będzie zawsze, a ta ziemia przeminie. Ten świat materialny, to wszystko, co widzisz, czym jesteś, twoje ciało jest prochem, to wszystko przeminie. Jest niebo, jest wieczny Bóg, jest wszechmogący Bóg, jest piekło, do którego trafisz, jeśli nie pojednasz się z Bogiem. Niebo jest realne, piekło jest realne, nie ma nic pomiędzy. Nie da się oszukać, że istnieje jakiś tam czyściec, nie da się oszukać, że jest tam jakaś reinkarnacja. Nie daj się oszukać, że jakoś to będzie. Nie, nie będzie jakoś. Nie będzie jakoś. Będzie tak, że twoja decyzja na tej ziemi to będzie albo wyrok, albo wybawienie. Jest tak, że na tej ziemi musisz się opowiedzieć. Czy wybierasz wieczność z Bogiem, czy wybierasz wieczność w oddzieleniu od Niego. I jedyną drogą do Boga jest Jezus Chrystus. Ten, o którym co tydzień rzekomo głosi się w kościołach katolickich, a tak naprawdę nikt się nie zastanawia, kim on tak naprawdę był i jaką ma wartość, jakie ma znaczenie to, co zrobił. Nikt się nad tym nawet nie zatrzymuje. A kluczowe jest właśnie to, że on umarł i zmartwychwstał. Nie twoje uczynki, nie twoje działania, nie twoje dobre samopoczucie w wyniku tego, że coś fajnego zrobiłeś, że komuś pomogłeś. Najważniejsze jest to, czy przyjmiesz Jego ofiarę na krzyżu. Najważniejsze jest to, czy zechcesz się ukorzyć, uznać, że jesteś grzesznikiem, uznać, że zasługujesz na śmierć, uznać, że chodziłeś w swoim życiu bez Boga i że tylko On jest rozwiązaniem. Jeżeli ukorzysz się przed Bogiem, jeżeli wyznasz Go swoim Panem i Zbawicielem, będziesz zbawionym i to jest jedyna możliwość, żeby pojednać się z Bogiem. Jedynie krew Jezusa może dać ci wieczność. Jeżeli nie pojednasz się z Bogiem, to staniesz kiedyś na sąd. Staniesz na sąd. Czy chcesz, czy nie chcesz, staniesz przed Bogiem. Tylko jeżeli nie będzie ciebie przykrywać krew Jezusa, to twój los będzie marny. Piekło jest realne. Niebo jest realne. Sytuacja jest naprawdę zero-jedynkowa. Nie daj się oszukać, że jakoś to będzie. Albo jesteś, albo żyjesz, albo jesteś martwy. Są tylko te dwie możliwości. Nie czekaj. Nie czekaj, bo nie wiesz, jak długo będziesz żył. Może będziesz żył jeszcze kilkadziesiąt lat, a może będziesz żył jeden dzień, a może Jezus jutro wróci. Dlatego, że On wróci niedługo. Na grzach katolickich w pewnym momencie liturgii śpiewa się i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się nad tym, co śpiewasz, jeżeli chodzisz do tego kościoła? Czy oczekujesz przyjścia Chrystusa w chwale? Bo On wróci w chwale. Tylko czy ta chwała będzie dotyczyć ciebie? Czy też może będzie cię dotyczyć tylko lęk i trwoga? To jest twoja decyzja. Dziś możesz się ukorzyć i pojednać z Bogiem. Przez Jezusa Chrystusa. Ja kiedyś chodziłam bez Boga i chodziłam i byłam bardzo nieszczęśliwym człowiekiem. Zawsze wiedziałam o tym, że jest moc. Zawsze wiedziałam, że świat duchowy jest realny. Że jest bardzo realny. Tylko, że to w żaden sposób mi nie pomogło i w żaden sposób mnie nie pocieszyło. Wręcz przeciwnie. Miałam myśli samobójcze jako dziecko. Miałam myśli samobójcze. I przez wiele lat bujałam się bez poczucia jakiegokolwiek sensu na tej ziemi. Bujałam się i próbowałam różnych namiastek, żeby sobie pomóc jakoś. I to się zazwyczaj kończyło żałośnie. I dopiero wtedy, gdy pojednałam się z Bogiem przez Jezusa, dopiero wtedy, gdy uznałam, że ja Go potrzebuję, zmieniło się wszystko. Rzeczy, z którymi borykałam się latami całe życie, po prostu ode mnie odpadły. I zrozumiałam, że ta moc, którą się fascynowałam, ta diabelska moc, jest po prostu śmieszna, jest wydmuszką w porównaniu z tym, co ma mi do zaoferowania Wszechmogący Bóg. Pan Panów, Król Królów, który zmartwychwstał, który pokonał śmierć. Ja zrozumiałam, że ta oferta, ta wieczna oferta jest po prostu bezcenna i żadne atrakcje, pseudoatrakcje tego świata nie mogą się z nią równać. Więc nie zapijaj swojego smutku.
Nie ćpaj, gdy ci jest źle, po prostu przyjdź do Boga. Przyjdź do Niego takim, jakim jesteś. Otwórz swoje serce. On cię nie zawiedzie. On cię nie zawiedzie. Nie trać czasu. Nie trać czasu, bo nie wiesz, ile czasu będziesz żyć. Może jutro cię tu nie będzie. Może jesteś chory na raka. Może jesteś bogatym człowiekiem, to w ogóle nie ma znaczenia. Bez Chrystusa skończysz w piekle. Piekło jest realne. Jest niestety dużo bardziej realne, niż ci się wydaje. Możesz zawrócić z tej drogi. Możesz wybrać wieczność z Bogiem. Chrystus czeka na ciebie. Jest napisane w Piśmie, że oto stoję u drzwi i kołaczę. I ten, kto mi otworzy, będzie ze mną wieczerzał. Wieczerzał, czyli wieczerzał, kiedy się je kolację, kiedy jest zmierzch. Gdy nastanie koniec, możesz z nim wieczerzać. Ale to zależy od ciebie. Wybierz życie. Wybierz życie, wybierz Jezusa.